Dawno nie byłam nad moją ulubioną rzeczką, meandrującą. Dzisiaj słoneczny dzień, to postanowiłam sobie pójść na spacerek. O, chyba bobarek tu był, albo inne zwierzątko. Pewnie straszyli was suszą ostatnio w mediach. No jak widzicie, wody jest pod dostatkiem. Nie mówię, że jakaś powódź, czy coś w tym stylu, ale bez przesady. O, grzybek. Z tego grzybka podobno niektórzy robią lekarstwo na raka. Jest takie coś powiedzenie, że ogień ogniem zwalczaj. Jeżeli, tak jak mówią niektórzy, większość nowotworów jest to po prostu atak jakiegoś dzikiego grzyba, to teoretycznie właśnie grzyby powinny raka leczyć. Ale jest to prawda tylko przy założeniu, że rak jest grzybem. A tego nie wiemy, co tam jest. No to jest właśnie tak, że słyszymy różne dziwne rzeczy w mediach. No i zakładamy, że usłyszeliśmy prawdę, no bo kto miałby interes w mówieniu, że lekarstwo na raka to jest grzyb i na przykład, że rak to też jest grzyb. No, dlaczego miałbym nie mówić prawdę? Może właśnie mówi. No i tak się można złapać na wielu rzeczach. Samemu przecież tego nigdy nie sprawdzimy, bo nie mamy jak. Nie sprawdzimy też, co znajduje się naprawdę w produktach spożywczych, które kupujemy w sklepach. No, bo możemy przeczytać skład. Nawet może ten skład jest prawdziwy, ale czy rozumiemy wszystko, co jest w tym składzie napisane? No to tak jak z lekami, że leki mają opis po łacinie. Nie mają w języku polskim, bo gdyby miały w języku polskim, to moglibyśmy łatwo te składy sprawdzić i na przykład dowiedzieć się, że do naszego ulubionego lekarstwa dodano płyn do spryskiwaczy. No, dlaczego by nie? Albo, że lekarstwo, które teoretycznie miało nas wyleczyć, składa się w większości z różnych takich produktów chemicznych, które nie mają związku z leczeniem danego stworzenia. I właściwie nie ma ani jednego badania, które by mówiło, że dany składnik leku leczy cokolwiek. Takie akcje są. Ja nie mówię, że każdy lek szkodzi, bo na całe szczęście właśnie leki raczej mało szkodzą. Wydaje mi się, że część z nich zaczyna szkodzić dopiero wtedy, kiedy są przyjmowane dłużej. No tak jak te słynne leki na obniżenie cholesterolu, które powodują cukrzycę, a w niektórych przypadkach zwiększają ryzyko powstania nowotworu. No wyleczyłeś się z cukrzycy? Nie. Wyleczyłeś się z wysokiego cholesterolu? Nie. Z niczego się nie wyleczyłeś. Po prostu obecnie leczenie tabletkami w większości wypadków wygląda tak, że maskuje objawy choroby. Czyli na przykład chorobę diagnozuje się na podstawie jakiegoś wyniku badania. Nie bada się wszystkiego, nie. Bada się na przykład morfologię, bada się poziom cholesterolu, bada się poziom cukru, czy też paru innych hormonów. I teraz dostajesz leki, które cię nie wyleczą z choroby, która powoduje te objawy, ale dostaniesz leki, które na przykład właśnie zmniejszą poziom cholesterolu, albo obniżą ci gorączkę, albo no co tam jeszcze może być? No na przykład sprawią, że w twojej krwi pojawi się bardzo dużo żelaza. Nie oznacza to, że organizm sobie to żelazo weźmie i użyje. Nie, będzie to sztucznie zawyżony wynik poziomu żelaza, który na przykład będzie udawał, że nie masz anemii. Albo, że twoje dziecko nie ma anemii. W rzeczywistości będzie to ozdrowienie pozorne. Czyli no nie wiem, jak to powiedzieć.
jeżeli się dziecku ta anemia powtórzy, jeżeli samo się z niej nie wyleczy, jeżeli samo jakby nie naprawi tego, co się stało, to się okaże przy następnych kolejnych badaniach, kiedy leki już przestaną działać, że znowu ma anemię. I tak się można bawić bardzo długo, dlatego że, tak jak mówiłam wcześniej, leki maskują objaw. I ja nie mówię w żadnym wypadku, żeby się nie leczyć, albo żeby nie słuchać lekarzy, bo to nie o to chodzi. Chodzi tylko o to, żeby obserwować, czy my naprawdę wyzdrowiliśmy pod wpływem leku, czy nadal się dobrze czujemy, bo może tak być, że nasze dziecko jakby będzie miało dobre wyniki badań i właściwie według lekarza wszystko będzie w porządku, a my będziemy widzieć, że coś jest nadal nie tak, że jest osłabione, że nie ma energii, że to samo będziemy widzieć po nas. Tak trochę na wiosnę to trzeba z tym uważać. O, kolejna oznaka wiosny. Na wiosnę trzeba uważać, ponieważ z racji niedoborów witaminy D3, tej prawdziwej witaminy, nie tej, którą bierzemy w tabletkach, bo oczywiście jest mnóstwo tabletek z witaminami, ale to znowu jest takie maskowanie objawów, to można sobie żreć jak cukierki, a potem się okazuje, że to i tak nic nie pomaga. Chociaż nie jest tak, że nie pomaga w ogóle. Czasami jest tak, że trochę sobie sztucznie podwyższymy jakiś poziom czegoś i da nam to na tyle dużo energii, że już potem jakoś tam pójdzie, więc to trzeba wyczuć. Ja jednak wolę szukać naturalnych źródeł i na przykład dowiadywać się, gdzie są naturalne źródła jakichś mikroelementów, bo może się okazać, że w ogóle nie musimy odwiedzać żadnych sklepów z suplementami, tylko na przykład zjeść liścia. Tak, śmiejecie się, zjeść liścia, ale prawda jest taka, że różne naturalne związki są dużo lepiej przyswajalne, jeśli są przyswajalne w swojej naturalnej postaci. Tak jest również z witaminami. Tak jest również z wszelką miedzią, cynkiem, magnezem i tak dalej. Na przykład bardzo dobrym źródłem magnezu są pistacje. No to taki przykład, ale tego jest więcej. Są też takie sytuacje, że dane mikroelementy wchłaniają się tylko w obecności czegoś tam. To się tam na przykład mówi, że witaminy wchłaniają się tylko w obecności tłuszczy. No dobrze, ale czy któryś z Was kiedyś sprawdził tą informację? Bo na przykład takie sobie sarenki wcale nie jedzą tłuszczy, zwłaszcza nie jedzą tłuszczy zwierzęcych, a jakoś te witaminki z trawy wchłaniają. Więc znowu, o, piękny grzybek. Więc znowu to jest taka informacja, co do której nikt nic nie wie, ale tak się powtarza. No i to się tak kiedyś powtarzało, że szpinak ma dużo żelaza, kiedy wcale nie miał dużo żelaza. To znaczy miał żelazo, ale wcale nie aż tak dużo. Dużo więcej żelaza w porównaniu do szpinaku miała zwykła natka pietruszki. Ale natka pietruszki nie jest zbyt smaczna, więc wiele ludzi z niej zrezygnowało, sądząc, że po prostu jest to bezużyteczny ozdobnik. Nie jedzą surowej natki. No bo to się dziwią, że mają anemię. Bo ktoś im powiedział, że żeby nie mieć anemii, trzeba jeść dużo mięsa. W praktyce anemia jest chorobą ludzi mięsożernych. Serio. To w ogóle jest coś nieprawdopodobnego, ale to się często zaczyna już na etapie naprawdę małych dzieci, które codziennie dostają kotlecik albo jakąś inną formę mięsa do jedzenia. I bardzo szybko okazuje się, że mają słabe wyniki krwi. I nikt nie wie dlaczego, bo przecież mięso zawiera żelazo. No ale tutaj znowu właśnie dochodzimy do tej sytuacji, że to, że coś zawiera jakiś mikroelement, to nie oznacza, że organizm to sobie weźmie. Dlatego, że na przykład trawienie mięsa trwa bardzo długo i może tak być, że to żelazo, które będzie w mięsie, będzie trafiać do naszego organizmu przez wiele, wiele dni. O ile w ogóle. Dlatego, że żelazo, żeby się wchłaniać, musi mieć już obecność innych mikroelementów. To znaczy, to nie jest tak, że my jesteśmy workiem na witaminy, że jesteśmy workiem na różnego rodzaju metale i tak dalej. Dlatego też ja się troszeczkę sprzeciwiam osobom, które mówią, że o, jeżeli jakiś związek zawiera rtęć albo cynk, albo jakieś w ogóle inne takie rzeczy, które może niekoniecznie w dużych dawkach są dobre, to zaraz się okaże, że właściwie wszystko nam szkodzi. I to jest prawda.
że kiedy człowiek się zaczyna interesować jedzeniem, to się okazuje, że każdy produkt do jedzenia jest jednocześnie i zdrowy, i szkodliwy. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby jakby troszeczkę kierować się swoją intuicją, bo może tak być, że my, nasz konkretny, jeden unikalny organizm nie lubi, nie wiem, na przykład fasoli, albo nie lubi orzechów. I wszystkim orzechy będą dawać dużo, dużo dobrego, a my będziemy po nich chorować. Dlatego też nie lubię tych wszystkich poradników na temat żywienia, bo w nich jest dużo dobrych rad, ale dla jakiejś statystycznej próbki. To oznacza, że nam może to po prostu zaszkodzić. Dlatego czasami niektórzy ludzie mówią: o, znałem jakiegoś wegetarianina, który jak tylko przeszedł na niejedzenie mięsa, to zaczął chorować. No, kochani, jeżeli on przez całe życie jadł bardzo dużo mięsa, to nie dziwnego, że po przejściu na inną dietę zaczął chorować. To się często zdarza w drugą stronę. Tak samo, jeżeli na przykład jecie bardzo dużo roślin i nagle zaczniecie jeść bardzo dużo mięsa, to też się pochorujecie. Dlatego, że wasz organizm nie jest przyzwyczajony do innego jedzenia, niż jedliście do tej pory. Dlatego, jeżeli ja jem takie rzeczy jak te, właśnie zjemy sobie liścia, to dlatego, że wiem, że one mi nie szkodzą. To jest tak, że ja zanim zaczęłam jeść takie rzeczy, najpierw zaczęłam właśnie próbować po listku. I obserwowałam reakcję organizmu, czy miałam ochotę na przykład wypluć, mi to posmakowało. I na przykład okazywało się, że o, ten mi bardziej smakuje, a ten to tak raczej nie za bardzo. I dokładnie tak samo robię ze wszystkim, co jem. I to jest najlepsze, bo czasami jest tak, że kupimy w sklepie coś, co jest reklamowane jako bardzo zdrowe, ale nas będzie bolał brzuszek. Stara się. Tak jak na przykład dużo ludzi nie może jeść cytrusów, ponieważ są dla nich za kwaśne. No i źle się po nich czują. Ale na przykład doskonale się czują po selerze. A ktoś inny po selerze dostanie sraczki. Tak, dlaczego by nie? Dlatego zawsze mówię: zaufajcie sobie, sprawdzajcie, wątpcie, że tak powiem, wątpcie, zwątpienie w to, co się słyszy. To jest bardzo dobry sposób na odkrycie różnych ciekawych rzeczy. Czasami jest tak, że coś, co podobno jest bardzo niedobre, nam akurat robi bardzo dobrze. Więc trzeba tak troszeczkę podchodzić. Co nie szkodzi mi, to nie szkodzi mi. Najważniejsze to nauczyć się podejmować decyzje. Podejmuję decyzję, zjem liścia, na przykład. Trzeba być świadomym tego, że to wcale nie jest taka prosta decyzja. Dla nas może tak, ale dla kogoś innego to jest przewartościowanie całego życia. Jak to mam zrobić coś, co nie wiem, jakie będzie miało konsekwencje? Podjąć ryzyko. Ludzie się potwornie boją ryzyka, zwłaszcza ci, którzy przez całe życie słyszeli, co mają robić. Więc nie miejcie do nich pretensji. No wcale nie jest łatwe podjąć decyzję, żeby zjeść liścia albo grzybka. Na zachodzie bardzo wielu ludzi boi się jeść grzyby, bo ktoś im powiedział, że są trujące. Ale autentycznie, wszystkie, bez wyjątku. I oni w to uwierzyli, więc mogą dostać, tacy ludzie po zjedzeniu grzybków mogą dostać ataku paniki i naprawdę umrzeć. Ale serio, ze strachu. Dlaczego by nie? Więc uważajcie na takie teksty, które wam mówią, że coś jest bardzo trujące i czy na pewno jest, czy może po prostu jest niejadalne, bo właśnie dostanie się straczki. No, różne rzeczy takie się dzieją. Tak jak o słynnym przedawkowaniu witamin, no. W naturalnej postaci nie da się witamin przedawkować, po prostu. Jeżeli jecie produkty naturalnego pochodzenia, to nie przedawkujecie niczego. Ale jeżeli wolicie jeść suplementy, które nie wiadomo z czego są, no to ryzyk fizyk. To jest w ogóle ciekawe, że ludzie się boją czasem zjeść grzyba, ale już nie mają żadnego, jakby, w ogóle nie boją się zjeść
leku. Połknąć tabletki, która ma na przykład, widać, że ma plastikową otoczkę na przykład. No to jest spoko. Albo biorą 20 tabletek w tygodniu i w ogóle nie wiedzą, co się z tym dzieje w ich żołądku. Nawet się nad tym nie zastanowią. Ale liścia, ale grzybka, a czy to zdrowe, a czy to mi nie zaszkodzi? No to są właśnie takie przykłady ludzkiej bezmyślności. No ale co robić? Żyjmy, bawmy się, póki nam wolno. Ja mam nadzieję, że jednak będzie nam wolno. Jeżeli sobie na to po prostu pozwolimy. No wiem, gadam jak Tomasz. Pozdrowienia dla Tomasza. Postaram się nie gadać aż tak, bo i tak mnie nikt nie zrozumie. Cześć!